Ten film wprost mówi, że wszelkie zapowiedzi dotyczące tego, że Polska ma jakąś ważną rolę w historii świata, a szczególnie ta zapowiedź u Faustyny, że Polskę szczególnie umiłowałem i ją wywyższa i z niej wyjdzie iskra, to nie jest jakieś tam proroctwo, które się będzie wypełniać jeszcze 10 tysięcy lat, tylko że ono się wypełnia teraz. I od zaangażowania każdego z nas zależy, na ile ono się wypełni i jak wielu ludzi na świecie zmieni swoje życie. Ten film inspiruje nas do odkrywania misji, wobec której jesteśmy powołani, że każdego dnia możemy pełnić naszą służbę na chwałę Pana. Jest na pewno 7 tysięcy, a sądzę, że więcej takich ludzi, którzy są przygotowani na przyjście iskry, nie? Czyli zapalą się. Wyczuwa się w dużej części społeczeństwa wierzącego oczekiwanie, napięcie, nie? Nadzieja ludzkości jest związana przede wszystkim z ratunkiem, który Bóg przygotował dla całego świata. Mówi o tym bardzo wyraźnie Matka Boża Fatimie, że Bóg przygotował ratunek dla całego świata w moim niepokalanym sercu. Więc to wybrzmiewa bardzo mocno w tym filmie, że kluczem jest całkowite oddanie się Matce Bożej, konsekracja jej niepokalanemu sercu. Ja w Maryi, a we mnie Ojciec, Syn i Duch Święty. Razem z nią, w niej kontempluję Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wchodzę w taką zażyłość, która jest dana tylko jej, ponieważ ona jest kecharitomene, pełna łaski. Widzę bardzo wyraźnie, że poszczególne osoby, całe wspólnoty, całe parafie tworzą potężny ruch oddania się Matce Bożej po to, aby ona ich użyła do triumfu niepokalanego serca. Z jednej strony jest wielkie przebudzenie charyzmatyczne, a z drugiej strony wielkie przebudzenie maryjne. I teraz chodzi o to, żeby zrozumieć, że apostołowie czasów ostatecznych, o których mówi święty Guillaume de Montfort, to pokolenie niewiasty, o którym mówi siostra Lucja, wizjonerka z Fatimy, to jest pokolenie ludzi, którzy będą w potężny sposób kształtowani w mocy i charyzmatach Ducha Świętego, ale mają być kształtowani w niepokalanym sercu Matki Bożej. Film był dla mnie wielką inspiracją. Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie. Po prostu polecam każdemu. Film będzie udostępniony na stronie internetowej www.proroctwo.com.pl 5 października.